No cześć, to zaiste ciekawe, a to Far Cry 6. Kontynuacja zaraz po wielkim evencie Stranger Things, która dała nam cztery darmowe bronie w postaci pistoletów. Mieliśmy kosiarz mózgów, tak to się nazywa? Coś takiego dostaliśmy, ale czy nie pamiętam, czy cicha zima? Nie, kosiarz mózgów było w evenciku. Oczywiście też mieliśmy chyba jakąś strzelbę, jeżeli coś dobrze kojarzę. O, spluwacz zaświatów mieliśmy taką. Ale my główną bronią trzecią chcemy mieć oczywiście snajperkę. Tylko czy ona zadaje za małe obrażenie zadaje. Ta snajperka niech będzie. Najlepiej mieliśmy coś jeszcze, ale nie pamiętam tylko co dokładnie. Jak towarzysz się nazywała ta broń? Jej chyba nie można było zmienić. O, taką bronią jeszcze graliśmy. Ale nasza broń główna, oczywiście, to wiadomo, że jest RMS 18, ta nasza kochana broń, strzelba, która jej nic nie przebija. Ale zdejmijmy sobie to z głowy, bo naprawdę to jest wkurzające. Czas na to. Trzeba trochę pozmieniać. Tutaj co jest? Co tu się stało? A to się odblokowało. Ale my nie chcemy tego, tylko nie, cele miękkie, zapalające też nie. Gdzie jest amunicja wybuchowa? O, tutaj. To było to. Dobra, skoro już jesteśmy na tej wyspie nadal, co skończyliśmy, kontynuujemy Flyballa. Znaczy naszą główną misję. Na to źle wiem, że tak się nie powinno odmieniać po polsku. Robimy desant i szybki hop na górę. Oczywiście nadal mamy tutaj z Far Cry 6. To takie, jak to się nazywa, zdjęcie, kuźwa, ekran wczytywania, sorry, źle powiedziałem. Dobra. Uderz o ziemię, co? No spokojnie, nie bój się. Let's ride. Here she is. And you can't even see the bullet holes. Thank you. Boom. Lubię na nim ćwiczyć. Better watch myself. Mating next. We've got Outcast 3401. Go on, eh? A heavy hitter. Right. Straight out of the park. For Outcast and not for baseball. 32-0 for the brave soldados of Yara. Let's see if this Outcast can turn it around. Musimy ich jakoś rozdzielić. Trochę amunicji. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Nie o to mi chodziło. Znajdę martwe ciało, zaniepokoją się. Ale dobre odwrócenie uwagi to jest. No i głupa, nie wyszło nam ninjak, gdzie ninja. Ninja.
dostałem ten granat. To jest kawy. Możesz mi nie przeszkadzać. Zabij go. No już cię uwalił. Gracias. I thought I would die with the other outcasts on this field. Spokojnie, mam cię. Nie bój się. Ale tu, co oni tu zrobili? Zwierzęta, po prostu to są zwierzęta. Poznaj tajemniczego twórcę muralu. Zaskakująca porażka Tiburona z meczu. Aha, takie raporty z meczów. Dobra, mamy karta do składziku. A gdzie ten składzik? Ja. Super. Może tam będzie ten składzik. Ale te dźwięki realne, Jezus. Cudowne. W tych słuchaweczkach. Ale to nie tu jest ten magazynek. No przecież to jest takie małe, jak ja mogę nie widzieć tego magazynu. Co się stało? Mam cię. Better not question the Philly magic. No dobra, zabierzmy ten samolocik. Dwa kilometry stąd, choć w prawdziwym świecie to jest jakieś, nie wiem, 10 kilometrów? To co? Szybki desancik. Nadal się ten ekran wczytywania pojawia. Wow. Lecimy. Tylko żeby nie przywalić drzewo. Chwila. Już. Hej. Jak ja tego nie lubię. Polecajcie w komentarzach jakąś lepszą broń do tej gry. Poza tą szczelbą, bo ta szczelba to już jest z nami do końca chyba. Naprawdę.
sprawdźmy. Sorry, koń. To mi daje satysfakcję, nie wiem dlaczego. Boom. Truck, mierda. Chcesz zginąć? Udajmy, że tego nie było, dobra? Gra myśli, że nie zrobiłem tego questa. Ale przecież ja zrobiłem tego questa. Pomalutku, bez pośpiechu, sobie damy radę. Tylko się upewnimy za chwilę, że nikogo tu nie ma. Mój pies szczeka mnie bez powodu. Ale nie wiem, kuźwa, gdzie znaleźć ostatniego amigos, nie, ostatnich dwóch Hikarów. Żądza walki jest niezaspokojona. Porozmawiaj z Rinaldo na farmie Alves na wybrzeżu Vatia. Wybrzeżu Vatia. A wybrzeżu Vatia mu jest w LSD. Tutaj. Więc będziemy musieli się zabrać jeszcze po zapoznaj legendy w tej misji. Po tej misji lecimy zaraz. Ja pierdolę. Gdzie wy... Kuźwa, jesteście. Dalej, bum, dalej. Koniu. Bum. Come on, bum, let's go. Bum. No hej, kociaki. Come on, bum, bum. Podamy, co? Should bring this plane back to Philly's hangar. Jak się tym lata? Dobra, chyba czuję. Nie. Co ja żem zrobił? Co ja żem odwalił? O ja pierdyle. Żem samolot rozpierdzielił. Tego już nie pomaluję. Got to get in the hangar. Otwórz koło czatu, widok z bombowca i wyłącz widok z bombowca. Jak tym się ląduje? O tak, tak, już wiem jak się tym ląduje, dobra.
szybkie nauczenie się. Musimy się nadać dobrze. O, musimy aż tam podlecieć. Tak nie wlecimy na to lądowisko. Będziemy musieli tam wylądować. Mamy pas do lądowania. Dobra. Jakoś się udało. Krzywo, ale się udało. I'll see you back at camp. No by było warto dla tego samolotu. Justika Monemor, co ty znowu wymyśliłeś? Ty i ja, reszta partyzantów, zdakujemy bazę lotniczą, żeby pozbyć się Joe's Castillo raz na zawsze. Zachód znów będzie nasz. Nie. Dziękujemy, dziękujemy. Musimy zacząć w LS tę jeszcze jedną misję. Śledzimy ją. Poznaj legendy. Danny, we need you back at camp. What's going on? We need to figure out next steps. I'm on it. See you soon, Espada. Danny, we've picked up some intelligence on Jose. I think he's starting to crack. So things are going to get crazier. Just what I need. Just keep up the pressure. I'm heading back to the Monteros farm now. See what I can do. There's always something to do on a farm, Danny. Nice try, Clara. But you're a city kid, like me. Suprema, broń ten, broń ten. Co? Broń gówno 2 to jest te. Broń gówno 3, snajpera. Co my tu możemy sobie do głowy broni gównej dać? Ba, 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 ba. Dobra. Na razie dajmy temu spokój. Dobra, dajmy temu spokój, póki co. A jak możemy znaleźć ten pojazd na jarze i dostać go w dowolne miejsce do odbioru pojazdów? Znaleźć. Ukończ operację Montero Justica w Madrugadzie. Dobra, wezmijmy samolot. Sorry, Pablo. You have to stay here. Lecimy. Już nauczyliśmy się latać, to czemu by tego nie robić w praktyce? Kilka stopni, dwa stopnie.
i wzbijamy się w górę. Lecimy wprost na wschód. Tak, samolot wykrywa, że jesteśmy za wysoko już. Uwaga, przesuwamy samolot o kilka stopni. Lecimy na południowy wschód. Można się poczuć w tej grze jak w samolocie, ale takim prawdziwym samolocie. Gra robi wrażenie, w którym miejscu na mapie się obecnie znajdujemy. To była nasza wyspa startowa. Mało lecimy. We have a bogey in restricted airspace. O nie, nie, nie wierzę w to. Zajmiemy się tym. Jump pilot, land now or you will be fired upon. God damn it. Trzymajmy się. O, wygnoje. Macie przesrane teraz. LSD. Normalnie przypomina mi się Legion Samobójców. Trochę już porobiliśmy misji na zachodzie. Nadal nam została. I obóz Maximus też. Ale zajmijmy się na razie tą misją. Rozumiem, że żadnych takich więcej operacji nie mamy. Tyle wojskowe, to nadal trochę ich jest. Wyprawy po skarbie, irańskie opowieści, to tylko to i to. To zawsze czułam. Doszybujmy ten kawałek. Szybciej pójdzie. No dobra. A taki kawał drogi przelecieliśmy, nie możemy teraz się poddać. Nie używam teleportacji ani żadnych takich rzeczy teraz, bo chcę, żebyśmy zwiedzili jak najwięcej mapy. No ja tu nikogo nie widzę. Flamethrower. Okay. Watch yourself, Danny. Boom.
No to... Uran. Jestem Dani. Jeszcze możecie mnie nie kojarzyć. Dani, Dani. No i sorki, przez przypadek. No cześć. Przedziurawię ci opony. Na przykład oponach daleko nie pojedziesz. Papa. Chciałbyś? Tutaj. Boom. Nie mam czasu. Jesteśmy na nowej wyspie. Jak tu dojechać? Na co możemy to wymienić? Bronią Johna i przy stołach warsztatowych. Poznaj legendy. Opona mi pękła. Potrzebuję nowe auto. A byłem ciekaw, czy się zatrzyma. Nie ma bata, nie zatrzyma się śmieć. Legendy. Jak ten serial Legendy Jutra. Ale Daniel śpiewa. Co trąbisz? Jadę po swojej pasie. What do you mean? This is the land where legends were born, Dani. The 67 revolution started in El Este. El Tigre, La Quimama, Lorenzo, Lobo, they led the guerrillas who overthrew Castillo's father, Gabriel. Libertad is taking it a full circle. And they know I'm coming to give them the good news. El Tigre is very, very excited. Promise. Oye, hey, Clara, guess who just found where all the coffee is made in Yara? It's no joke, Dani. This is where the army forces farmers to give up their harvests or get thrown into the camps. Castillo grows rich from the profits and the people starve. You want to stop it? Take the oil powering the factory. And while you're at it, take the fucking factory too. Well, El Tigre? That's me. Who must be that kid Clara mentioned? Libertad's chosen one. I'm not a kid. Of course not. You're baby Tigre. And don't worry, I'll make sure you don't end up one of Benitez's trophies. Who's Benitez? Head of Castillo's Navy, a real sea monster. She likes to hang traitors like fish for all of El Este to see. Pal carajo. Well, I'm in El Este now. I love it. All of it. You, have a long night? The rum and coke was flowing last night, baby Tigre.
finest they cook. Been there. I'm sending you some photos. Should help you find us. Is that a crab rock? See. Call me when you get there. And bring grappling gear. You're going to need it. Now get moving up our mountain. We can't wait to meet you, baby tigre. Baby tigre, to kojarzy mi się z bobasem tygrysem. Nie teraz. Chyba. Ten alarm nie będzie ci działał teraz. Kaboom. Dobrze było. Fabryka kawy, mamy to. Co? O co chodzi? Ładnie. Teraz już to należy do nas. Idziemy do celu. Musimy zacząć to, co chcemy zacząć. Legendy. O Boże, co tu się stało? To wybuchnie samo. Idziemy do celu.
Żałosno. Need some wheels. Ajajaj. Jedziemy. Tigre, I'm at the Crab Rock. Very artistic. Lorenzo's the artist, and we Garias are like the crabs. Hard shells, sharp claws. They fight from the jungle. Mogłem ci. We fought from the ocean and gave birth to la revolution. Si. I got it. Take the footpath up the mountain. Very easy. A Garia must be short-footed, like a goat. Goat? I thought we were like a crab. Hello? Binga. To idziemy. The view is so beautiful. I think the wall of 67 gave me chills. My grandmother told me if you continue past the waterfall, Danny, the army's called in an airdrop. Feel like getting to it first and stealing it? Gracias. Depends who you ask. My grandmother said that she had dinner with Lorenzo last week. But she also talks to her dead cousin. So, who knows? Hi. Papa. Musimy iść teraz tam w górę. The waterfall from El Tigre's photo. Need to get up there. Tak, to jest to. El Tigre, I'm at the waterfall picture. It was taken after a bloody battle. 3 days of hiding paid off when a platoon of paratroopers landed right in our kill zone. Planning and patience are Garia's best friends. So is a handful of grenades. The waterfall. Tak, wiem. Ja, I get it. Jakiś traktujący nas jak dziecko. Gościu. Fucking show offs. Wow. Chować, że jeszcze mogę użyć kostyczki. Aha, udało się. Wspinajmy się. Baby Tigre, after the war, that path became a famous hiking trail for sweaty turistas. They'd visit our camp, leave their shit everywhere, take photographs of us like we were animals in a zoo. So we might have accidentally lit a few dynamite sticks and might have accidentally blocked the trail. Then I might have to accidentally unblock it. Exactly! I love it!
Ej, pelikanie. A teraz wdychaj. Bo mi rybę zżarłeś. Dostaliśmy zdaniem po mordzie. Skoro już przyspieszyliśmy ładnie, fajnie, lecimy do celu. Wow, martwa koza. Can really disappear up here. Would make an army blind. How is the air both thick and thin at the same time? No dobra. Okay, I'm at the next picture. Let me guess. Guerrillas are like sharks, deadly predators with knives as sharp as teeth. Actually, that rock just looked like a shark. Who's the one dangling underneath it? That's Lucky Mama. We never knew when the soldado would find our camp. So we had to secure fast ways up and even faster ways down. Lucky always followed. No nie wierzę w to. Dani, idioto. Potrafisz dolecieć? Co za idiot jest Daniego. Boom, boom. What did you find for me? Okay, I'm at the next picture. Let me guess. Guerrillas are like sharks. Predators with knives as sharp as teeth. Actually, that rock just looked like a shark. Who's the one dangling underneath it? That's Lucky Mama. We never knew when the soldado would find our camp. So we had to secure fast ways up and even faster ways down. Lucky always volunteered to be the first to test the lines. Brave. I hear you're brave too. Clara told me about you. You know, I also grew up without a mama or papa. And you still became a legend. Many guerrillas are orphans, baby Tigre. But it's not our parents who define us. It's our actions. It's like therapy. El Tigre, I'm at the statue. Yesterday was the anniversary of his death. That explains the hangover. Every year I drink two bottles of rum. One for me, and one for Lobo. You never live to see a three, Yara. To be honest, neither did I. This is the last pick. Felicidades! You're at the top of the world! Now get down here! You're missing all the fun, baby Tigre! No dobra. Patriosta speak. Gdzie my jesteśmy? Dotarliśmy jakoś. Ciężko było, ale dotarliśmy do tego miejsca. I weźmiemy wyspę. Gęsto zapisana wiadomość. Najlepszy wróg człowieka, rajarańska opowieść. I od tego momentu zaczniemy w następnym odcinku. Czego szukamy? Znajdziecie El Tigre w obozie. Oczywiście znajdziemy go w następnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Zresztą już go widzę nawet. Cześć!